Cześć, witajcie. Dzisiaj mała ciekawostka. Przetwornica Eltra PT1 ze znakiem jakości. Jak się domyślacie, przetworniczka dedykowana do odbiorników Eltra Koliber, Koliber 1, Koliber 2, 3. W momencie, kiedy w kolibrze zamiast koszyka z zwykłymi bateriami szło zastosować koszyczek z akumulatorkami, wtedy można było spokojnie ładować takie akumulatorki właśnie taką przetworniczką, zapakowana w zgrabne pudełko, plombowane stickerkiem Eltra. Małe, zgrabne opakowanie. Przetworniczka, a raczej zasilacz, wygląda tak. Posiada jeszcze oryginalną plombę na śrubce. Logotyp Eltra Bydgoszcz. Wytłoczony znak jakości. Zasilanie 220 V. Przewód zasilający skręcony z taką małą, specyficzną wtyczką, na której z jednej strony jest zaznaczona polaryzacja, gdzie jest plus zasilania. Taki przewód można wpiąć do odbiornika Eltra. Na przykład tu mamy Kolibra 1 i w miejscu koszyczka jest z tyłu otwór. Nawet jest zaznaczona, gdzie jest plus. Tylko w tym modelu mam koszyczek z bateriami, więc niestety nie jesteśmy w stanie podłączyć tej małej wtyczki, ponieważ w oryginalnym koszyczku z akumulatorkami w tym miejscu w koszyczku są otworki, do których taką wtyczkę się wpina. I dzięki tej wtyczce możemy bez wyciągania akumulatorków z odbiornika naładować sobie bateryjki. Tak to mniej więcej wygląda. Odpalać, uruchamiać jej nie będę. Rozbierać też nie będę, bo szkoda uszkodzić oryginalną plombę na tej, na tym zasilaczu. Tak to mniej więcej się prezentuje. W środku możemy dostrzec transformatorek. W środku znajduje się również dioda germanowa. Z tego co pamiętam, według schematu jest jedna sztuka. I napięcie wyjściowe około 6 V z tego małego zasilacza. Taka mała ciekawostka dzisiaj na niedzielę. Pozdrawiam.